Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym chciałbym omówić słowo damyt, które jest spójnikiem i jest elementem zdania okolicznikowego celu. Wiem, że to strasznie brzmi. Najważniejsza rzecz, którą powinniście zapamiętać teraz, w tym momencie, to jest to, że damyt jest kontynuacją tematu konstrukcji z umcu. Tutaj znajdziecie link do tego filmu, w tym miejscu, tam jest taka literka I. To jest link do filmu z umcu. I nie musi to być tak, że musicie obejrzeć umcu, żeby potem obejrzeć ten film, który właśnie oglądacie. Niekoniecznie to musi iść w parze. Natomiast one gramatycznie się łączą. Gramatycznie to są tematy bardzo podobne. I różnice, podobieństwa, to właśnie będzie tematem dzisiejszego filmu. Zapraszam. Teraz krótkie przypomnienie tematu umcu. Umcu to jest konstrukcja, którą używacie wtedy, gdy macie te same podmioty. O matko, wiem o co chodzi. Już tłumaczę. Chodzi o to, że w jednym zdaniu i w drugim zdaniu występuje ta sama osoba. Przykład. Jadę do mojej babci, żeby z nią porozmawiać. I tu chodzi o to, że ja jadę do mojej babci i ja chcę z nią porozmawiać. Czyli tu jest ich i tu jest ich. Jakby takie, wiecie, domyślny podmiot, nie? Ich fahre zu Oma, mit ihr zu sprechen. Ich fahre zu Oma, mit ihr zu sprechen. Czyli mamy konstrukcję z umcu, przy której oficjalnie to nie ma zaimka żadnego, nie? Nie ma. Tam jest tylko, żeby porozmawiać. A to, że ja z nią, to wynika, to, że ja raczej, wynika z poprzedniego zdania, z tego pierwszego. Natomiast przy spójniku damyt wyrażamy również cel, tylko że te podmioty w jednym i w zdaniu są inne. Wiem, że jak słyszycie coś takiego, to Boże, o czym on w ogóle gada? Ej, o co kaman? Już tłumaczę. Jadę do mojej babci, żeby mogła ze mną porozmawiać. Bo chcę, bo chciała. Jadę do mojej babci. Kto robi? Kto to robi? Ja. Żeby mogła ze mną porozmawiać. Kto jest podmiotem? Babcia. Żeby ona mogła. Ja coś robię, żeby ona coś mogła. Czujecie? I tu będzie damyt. To będzie wyglądało tak. Ich fahre, to było do mojej babci, żeby mogła porozmawiać. Ich fahre zu meiner Oma, damit sie mit mir sprechen kann. Ich fahre zu meiner Oma, damit sie mit mir sprechen kann. I zobaczcie, przy damit dzieją się te same cuda z czasownikiem, co przy takich spójnikach jak wenn, als, obwohl, das, ob, so lange, so bald, seitdem. Nie? Damit jest w tej grupie spójników, ja to nazywam trzecią grupą, czyli spójniki, które wyrzucają czasownik na koniec. Bo kann jest czasownikiem, jest wyrzucone na koniec. To są spójniki z szykiem końcowym. One wymuszają szyk końcowy. Końcowy, czyli czasownik na końcu. Ja, mówiący po polsku, mówię do osób, które uczą się dopiero polskiego, no, pasowało, żebym mówił wolno i wyraźnie. Bo jak mówi się szybko, nawet wyraźnie, ale szybko, jeszcze do tego niewyraźnie też w ogóle, to jest problem ze zrozumieniem. Myślę, że czujecie to, znacie tą sytuację z Niemcami, nie? Gdy do was mówili, mówią szybko, nie? Łapiecie te słowa, tylko że ten proces przetwarzania jest na tyle spowolniony, dopiero się tego uczycie, trzeba to wyćwiczyć, nie? Że przy wolnym tempie byście zrozumieli 80%. Może wszystko. Przy szybkim tempie rozumiecie 60%, pojedyncze słówka wam docierają, takie wiecie. Ja to widzę na zasadzie, jak ktoś szybko mówi, to ja widzę na zasadzie takiego taśmociągów, przy której lecą, jest mnóstwo słów i teraz o, jesteście w stanie w jakimś tam tempie pojedyncze słówka wyrwać, w sensie zrozumieć. Aha, rozumiem. Aha, gemacht powiedział. Aha, aha, amt, urząd,
że coś tam regijat, że ktoś rządził coś tam regią, że coś calen, że coś płacić. Nie? Czujecie to? Że jak ktoś do was szybko mówi. I przykład. Ona mówi wolno, żebym ja mógł ją zrozumieć. Czyli w pierwszym zdaniu mamy ona mówi wolno i zadajemy sobie pytanie, po co? Po co ona mówi wolno? I podobnie jak umcu, Damyt odpowiada na pytanie, po co to robię? W jakim celu to robię? Przy czym jest tutaj inny podmiot. Czyli tam jest taka sytuacja, że ktoś coś robi, osoba A coś robi, po to, żeby osoba B mogła coś innego zrobić, albo mogła czegoś nie zrobić, nie musiała czegoś robić. Czyli mamy dwóch bohaterów w Damyt. W Damyt się dzieją dwie rzeczy, że ktoś coś robi, albo nie robi, osoba A, nazwijmy ją, po to, żeby osoba B mogła coś zrobić, albo nie musiała czegoś robić. Czyli jest jakby zależność dwóch osób. Do tego służy Damyt. Oczywiście pod pojęciem osoba A, osoba B można rozumieć grupę osób, tak? Ja tak mówię symbolicznie teraz. Mamy dwie osoby, przynajmniej minimum, przy Damyt. Przykład. Ona mówi wolno, żebym ja mógł ją zrozumieć. Czyli w jednym zdaniu mamy ona, mówmy po polsku, mamy ją, która mówi wolno i zadajemy sobie pytanie, po co ona mówi wolno? Warum spricht sie langsam? Po co? W jakim celu? Sie sprechen kann. Żebym ja, czyli damit ich, ją, sie, mógł zrozumieć. Zrozumieć mógł. Verstehen kann. Verstehen kann. I uwaga Polacy. Ja zdaję sobie sprawę, że tam jest w języku polskim, w tej wersji jest mógł, żebym mógł. I można byłoby pomyśleć, że będzie konnte. Nie, nie będzie konnte. To jest cecha języka polskiego, to zdanie. To jest pewna charakterystyka, że tam jest czas przeszły, gramatycznie, ale on nie mówi o czasie przeszłym. Ale tu wchodzimy już na takie niuanse, słuchajcie, języka polskiego. Zróbmy podobne zdanie, tylko że w czasie przeszłym faktycznie. Czyli ja mówiłem wolno, żeby oni mogli mnie zrozumieć. I patrzcie, ja mówiłem, jest czas przeszły. Kto? Ja. Mówiłem wolno. Po co to robiłem? W jakim celu to robiłem? Żeby oni mogli mnie rozumieć. Damit sie mich verstehen konnten. Damit sie mich verstehen konnten. Całe zdanie. Ich habe langsam gesprochen, damit sie mich verstehen konnte. Dlaczego tam jest konnte w czasie przeszłym? Ponieważ pierwsze zdanie jest w czasie przeszłym. Po prostu. Bo my to zdanie mówi o pewnej historii z przeszłości. Nie wiem, tydzień temu, miesiąc temu. 2 lata temu. Opowiadam jakąś historię sprzed 2 lat. No i słuchajcie, miałem grupkę Niemców, Szwajcarów uczących się po polsku i mówiłem do nich wolno, żeby mogli mnie zrozumieć. Bo jak? Bo gdy mówiłem szybko, als ich schnell gesprochen habe, wchodzimy z als, ale chcę jakby do tej historii coś dopowiedzieć, nie? Als ich schnell gesprochen habe, oni mnie nie rozumieli. Haben sie mich nicht verstanden. Musiałem mówić wolno. Ich musste langsam sprechen, żeby oni mogli mnie zrozumieć. Damit sie mich verstehen konnten. Ich musste langsam sprechen, damit sie mich verstehen konnten. Nie? W jednym zdaniu jest ktoś coś wykonuje, w tym przypadku wolne mówienie. Po co ktoś to robi? Po to, żeby ktoś inny mógł w tym przypadku zrozumieć. Mamy inną osobę, inny podmiot. Tu mamy ja mówiłem, a tam mamy oni. Oni nas rozumieli, mogli nas zrozumieć. Do tego służy damit, żeby to oddzielić. Oni w tym pierwszym zdaniu i w pierwszym ja.
Czyli mamy kto, co, ja, co robię, wstaję. Ok, tylko jest pytanie po co? Damit, żeby ta pani mogła usiąść. Po niemiecku zabrzmi to tak. Ich stehe auf, damit sich die Frau setzen kann. Damit sich die Frau setzen kann. Tu bym się zastanowił jeszcze nad słowem hinsetzen kann. Chyba tak bym zostawił. Hinsetzen kann. W pierwszym zdaniu mamy kto, co. Ja. Co robię? Wstaję. Pytanie po co? Po to, żeby ta pani, damit die Frau, damit sich die Frau, musi być sich, ponieważ to wynika z czasownika sich hinsetzen. Siadać. Damit sich die Frau mal setzen, hinsetzen kann. Czyli mamy czasownik posiłkowy i mamy czasownik modalny kann na końcu zdania stojące. Czyli ja coś robię, żeby ona mogła coś zrobić. Czyli podmiotem pierwszego zdania jest ich, a podmiotem drugiego zdania, podmiot, czyli jakiś bohater, nazwijmy to tak językiem już luźniejszym, tak? Jest ona, ta pani, die Frau, sie. Tu jest ich, tu jest sie. W tej konstrukcji nie możecie użyć umcu. Rozumiecie? To jest warunek, że musi być ten sam podmiot. Że ja coś robię, żebym ja mógł coś robić. A tutaj nie ma tej sytuacji. Jest ja wstaję, żeby ona mogła siedzieć, usiąść. Dlatego jest damit. Dlatego jest czasownik na końcu, ponieważ damit to robi. Ok? I zbudujmy sobie to zdanie w czasie przeszłym. Ja wstałem, żeby ona mogła usiąść. Ich bin aufgestanden, bo to jest perfekt. Ich bin aufgestanden, damit sich die Frau mal hinsetzen konnte. Damit sich die Frau mal hinsetzen konnte. Czasownik jest konnte na końcu w czasie przeszłym. W pierwszym zdaniu macie czas przeszły. Ich bin aufgestanden. Damit sich die Frau mal hinsetzen konnte. Żeby mogła usiąść. O czym mówi nam to zdanie? Że ja wstałem, a ta kobieta usiadła. Dlatego jest konnte, mogła usiąść. Bo to się wykonało, to się stało, ona usiadła. Sie hat sich hingesetzt. Sie hat sich mal hingesetzt. Ona usiadła. Tak jak opisuję sytuację. Ja stoję, ona siedzi i ja teraz o tym mówię. Słuchajcie, ich bin aufgestanden, damit sie sich mal hinsetzen konnte. I patrzcie, oto kobieta, das ist die Frau, die mal da sitzt. Nie? Natomiast to zdanie też jest możliwe, kiedy w czasie przeszłym jest aufgestanden. Tak wchodzę w takie doktorskie, doktoryzuję się trochę, ale nie wiem, może dla niektórych jest to będzie czytelne, dla niektórych nie. Jeżeli nie, to pomińcie tą informację. Ale powiem. Ich bin aufgestanden, ja wstałem, damit sie die Frau mal hinsetzen kann. Żeby ona mogła, po polsku brzmi tak samo jak konnte. Kann i na końcu i konnte, jakby polskie tłumaczenie jest identyczne, ale Niemcy to inaczej rozumieją. Jak? O konnte już mówiłem, że to kobieta już siedzi. Natomiast gdy powiem to zdanie, które widzicie teraz, że jest kann, tu jest aufgestanden, czas przeszła, ten jest kann, oznacza to, że ja wstałem, a ta kobieta co? Kto wie? Jeszcze nie usiadła. I to jest w tej sytuacji właśnie to mówię. Kiedy ja wstałem, ta kobieta na mnie patrzy, rozmawiamy i jeszcze nie usiadła. I wtedy będzie, tak stoję, wiecie, taki klatka stop, jak to powiem filmowo, i jest taki komentarz, dymek typu Ich bin aufgestanden, damit sie sich mal hinsetzen kann. I teraz jeszcze czekam na jej reakcję. Wir warten auf ihre Reaktion, ob sie sich hinsetzt oder nicht. To jest tylko ta sytuacja, kiedy ona jeszcze stoi, nie usiadła i się zastanawia, rozważa, nie wiem, albo nie chce usiąść. Są czasami takie sytuacje, nie wiem, dosyć często to doświadczam w autobusach, że chcę ustąpić miejsca kobietom, one nie chcą usiąść. Nie wiem, tak jest w Sączu przynajmniej, bardzo często. Nie, proszę pana, jedną stację jadę. No dobra, no ale człowiek chce być miły, nie? Słyszycie po raz trzeci, czwarty taką odmowę, to po raz piąty nie chce się już wstawać. I tu właśnie będzie ta sytuacja, w której ta babka do was podejdzie. Ty, a mnie jeden, wstawaj, nie? No dobra. Kolejny przykład.
z życia wzięty, w rodzinach, gdzie jest tylko jeden samochód i w momencie, gdy ktoś się chce gdzieś dostać, no to jeden małżonek, małżonka weźmy, tak, bierze samochód, a ja biorę autobus, nie? I teraz chodzi o to, że ja czasami biorę ten samochód, to wtedy żona musi jechać autobusem, ale ona nie chce autobusem jeździć. No to co robimy? Ja jadę autobusem, żeby ona mogła jechać samochodem. Nie? Czyli ja jadę sam autobusem, ja, zaimek, podmiot jest ja, robię coś, jadę autobusem. Po co? W jakim celu? Żeby jej zostawić samochód, żeby ona mogła jechać samochodem. Czyli w drugim zdaniu mamy podmiot ona. Sie. I tu będzie damit. Czyli ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Bus. Damit sie mit dem Auto fahren kann. Damit sie mit dem Auto fahren kann. Ja biorę autobus po to, żeby nie wziąć samochodu. Po co? Żeby ona mogła wziąć samochód. Czyli biorę autobus w tym celu, po to, żeby damit sie, żeby ona mit dem Auto fahren kann. Nie? Czujecie? I przykład w czasie przeszłym. Ja pojechałem samochodem. Opowiadamy historię z przyszłości, nie? Z dzisiaj, z poranka, albo z wczoraj, z przedwczoraj. Ja pojechałem z autobusem, żeby ona mogła jechać samochodem. W języku polskim mamy też mogła, też mamy czas przeszły, ale z racji tego, że pierwsze zdanie jest w czasie przeszłym, że ja pojechałem, to na końcu będzie mogła, a będzie konnte. Jak to będzie całe zdanie brzmiało? Ich bin mit dem Bus gefahren, damit sie mit dem Auto fahren konnte. Damit sie mit dem Auto fahren konnte. Tu jest czas przeszły i tu będzie czas przeszły. Kolejny przykład. Jesteśmy u kogoś w gościach i chodzi o to, że gospodarz, gospodyni, no zajmuje się nami, robi nam obiady i tak dalej. I to jest któryś tam dzień z kolei naszego pobytu i nie chcemy fatygować tej naszej gospodyni, żeby znowu nie musiała w kuchni siedzieć przy garach. No to co robimy? Jemy na mieście, żeby ona nie musiała robić obiadu. My jemy na mieście, my, zaimek, podmiot, my. I zjemy na mieście. Po co? Po co to robimy? To jest jakiś cel? Tak! Chcemy ją odciążyć od obowiązków w kuchni. Żeby nie musiała robić obiadu. Całe zdanie brzmi tak. Wir werden in der Stadt essen. Będziemy jeść w mieście. Damit, żeby ona, sie, ta gospodyni, kein Mittagessen zubereiten muss. Zubereiten to jest czasownik przygotowywać w kontekście kulinarno-gastronomicznym. Zubereiten to jest czasownik, który dotyczy przygotowywać potraw, czyli ogólnie essen. Można speisen, potrawy, można einen Salat zubereiten, nie? Ale nie można siebie zubereiten do rozmowy kwalifikacyjnej. To już jest wtedy vorbereiten. Zubereiten dotyczy kulinariów. Potrawy, sałatki, kurczaka po japońsku, gotowane warzywa, cokolwiek to chcemy, to możemy zubereiten. Ale my przygotowywać się do egzaminu, do rozmowy, do prezentacji, my możemy się tylko vorbereiten. Na marginesie to powiedziałem. Czyli to zdanie, jeszcze wracając do niego. Wir werden in der Stadt essen, damit sie kein Mittagessen zubereiten muss. Samo zdanie, tylko w czasie przeszłym. My zjedliśmy na mieście, żeby ona nie musiała robić żadnego obiadu. Wir haben in der Stadt gegessen. Wir haben in der Stadt gegessen, damit sie kein Mittagessen zubereiten. Co będzie? Musste. Czas przeszły. Dlaczego? No bo my zjedliśmy. Tam jest czas przeszły. I tutaj musste też musi być w czasie przeszłym, bo ta historia się musi kleić, łączyć ze sobą. I kolejny przykład. Jest egzamin, jest test, macie długopis. Wypisał wam się.
I teraz prosicie kolega, koleżankę: Kannst du mir einen Kuli mal leihen? Kannst du mir einen Kuli leihen? Und sie macht das, ja? Sie hat uns den Kuli geliehen. Sie hat uns den Kuli geliehen. Po co ona mi to zrobiła? W jakim celu? No po to, żebym ja mógł dalej pisać ten egzamin. Czyli ona pożyczyła mi długopis, żebym ja mógł dalej pisać ten egzamin. Die Prüfung, to jest egzamin. Weiter schreiben, to jest dalej pisać. Po niemiecku już brzmi to jak? Tak. Sie hat mir den Kuli geliehen, damit ich die Prüfung mal weiter schreiben konnte. Hm? Sie hat mir den Kuli geliehen, damit ich die Prüfung mal weiter schreiben konnte. Ona pożyczyła. Podmiotem jest sie w pierwszym zdaniu. Nie? Natomiast w drugim zdaniu podmiotem jestem ja. I to jest miejsce na damit. Przy czym damit wyrzuca czasownik na końcu, po pierwsze. I po drugie to, że wszystko jest w czasie przeszłym, bo ona pożyczyła, a ja mogłem, bo to jest po egzaminie już teraz. To, co ja teraz mówię, to jest sytuacja po egzaminie. Dlatego jest konnte na końcu. Damit ich die Prüfung mal schreiben, weiter schreiben konnte. Deklaracja ojca. Ja robię nadgodziny, żeby moja córka mogła studiować za granicą. Czyli jest podmiot. Ja, pierwszy, ja robię nadgodziny. Po co to robię? W jakim celu to robię? Żeby ona, moja córka, mogła studiować. W drugim zdaniu mamy podmiot sie, ona. Jak zabrzmi to zdanie po niemiecku? Ich mache Überstunden, Überstunden, nadgodziny. Ich mache Überstunden, damit meine Tochter im Ausland studieren kann. Damit kto? Meine Tochter, gdzie? Im Ausland, co robić mogła? Studieren kann. Ten sam ojciec mówi tą historię po kilku latach, kiedy córka skończyła studia. Została absolwentką jakiejś uczelni, dostała fajną pracę, super. I on opowiada teraz swoim znajomym ten wycinek ze swojego życia, nie? Sprzed 5-6 lat. I mówi tak. Robiłem nadgodziny, żeby moja córka mogła studiować za granicą. Ich habe Überstunden gemacht, damit meine Tochter im Ausland studieren konnte. Mogła studiować. Czas przeszły, ponieważ studiowała ten temat studiów i temat jego nadgodzin. To jest rozdział zamknięty. Dlatego jest czas przeszły. To się wykonało. To się dokonało. Koniec. Nie? To nie trwa już więcej. I ostatni przykład na dzisiaj. Słuchajcie. Z życia singli. Po spotkaniu, po randce, ona daje mi swój numer telefonu, żebym ja do niej zadzwonił. Ona daje, czyli ona jest podmiotem, a w tym drugim zdaniu ja jestem podmiotem, bo ja mam do niej zadzwonić. Ona daje telefon, żebym ja coś wykonał. Numer telefonu daje, nie telefon. Żebym ja do niej zadzwonił. Po niemiecku jak to zabrzmi? Sie gibt mir ihre Telefonnummer, damit ich sie anrufe. Tu nie ma modalnego, ponieważ nie musi być. Ona mi daje, żebym ja to wykonał. Damit ich sie anrufe. Czujecie to? Anrufe, czasownik rozdzielno złożony, on ląduje na końcu z tego samego powodu, co pozostałe czasowniki w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym vlogu. Jest spójnik damit, który wyrzuca czasowniki na koniec. I możemy tą sytuację odwrócić, w sensie, że ja jej daję swój numer telefonu, żeby ona do mnie zadzwoniła, chociaż to jest tak, myślę, że w relacjach damsko-męskich dziwne. Dajcie to w komentarzach, nie? Kobieta, facet daje kobiecie zadzwoń. Ty przejmij inicjatywę. Nie, bez sensu trochę, nie?
Ale rozważamy tylko gramatycznie, ok? Ja daję jej numer telefonu, ja daję jej swój numer telefonu. Ich gebe ihr meine Telefonnummer, żeby ona do mnie zadzwoniła. Damit sie mich anruft. Damit kto? Sie? Kogo co? Mich? Co zrobiła anruft? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To jest wszystko na dzisiaj w temacie damit. Pamiętajcie, czytajcie w opisie filmu to, co napisałem i w komentarzu. W krótkich słowach to podsumuję. Prowadzę dla niektórych widzów, mam taką opcję, że wszystkie moje vlogi, włącznie z tym, który teraz właśnie trwa, prowadzę podsumowania tych vlogów w kilku formach. W aplikacji Trener Słownictwa, czyli możecie mieć comiesięczny dostęp, który sam dostęp do tego trenera kosztuje 10 zł, także niedużo. I macie dostęp do streszczeń moich vlogów od stycznia do dzisiaj i zaczynam się cofać też do moich poprzednich vlogów. Zaczynam je przerabiać do trenera. To jest forma fiszek elektronicznych. Macie to, możecie robić na komórkach, na laptopach. Szczegóły piszę w mailu. Możecie napisać do mnie, jeżeli chcecie coś takiego. Możecie te vlogi mieć również podsumowane w formie papierowej, jako pliki PDF. Możecie sobie wydrukować, gdzieś tam sobie kompletować, powtarzać sobie i tak dalej. I możecie mieć dostęp do grupy facebookowej, zamkniętej grupy, gdzie 2 razy w tygodniu umieszczam porcję zdań dla moich widzów, facebookowiczów. Przy czym te zdania umieszczam 2 razy w tygodniu i komentuję je, po czym daję właściwe poprawne wersje. Taka, wiecie, taka możliwość, jak nie macie czasu na niemieckie regularnie, to możecie od czasu do czasu wejść na Facebooka, sobie coś tam popisać, możecie obserwować, co inni piszą. Takie, wiecie, rodzaj pozostania, żeby trzymać rękę na pulsie z tym waszym niemieckim, nie? Jeżeli macie jakąś przerwę w niemieckim, nie musicie się pojawiać na lekcjach, tylko możecie się pojawiać właśnie na tym, obserwować, co się dzieje na Facebooku. I dzięki temu w jaki sposób utrzymać, może przypominać sobie słówka, które padną w tych zdaniach. Myślę, że taka fajna forma powtórzeń, utrwalania tego materiału, które jest coraz więcej, nie? Już praktycznie ponad 3 lata prowadzę kanał, także tych materiałów jest sporo. No i rozwojowo, idzie do przodu cały czas, nie? Robię też live'y i w opisie tego filmu znajdziecie link do ankiety, za pomocą której chciałbym się dowiedzieć o waszych życzeniach, waszym kierunku, w jaki sposób chcielibyście to widzieć, w jaki sposób to widzicie, te live, w jakim kierunku miałoby się to odbywać. Chodzi o częstotliwość, chodzi o długość trwania, chodzi o porę dnia, kiedy ten live miałby być. Chcę to wiedzieć, nie? Jakoś tam zarys mam, ale myślę, że ankieta pokaże szczegółowo, czego się spodziewacie, czego oczekujecie po tych live'ach. Bardzo Wam dziękuję. Miłego dzionka Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Szymon Marciniak z kanału Martin de Simons.